Wydział Nauk Medycznych kieruje ofertę kształcenia na kierunku lekarskim do studentów zagranicznych. Pierwszy nabór kandydatów z innych krajów odbędzie się jeszcze w tym roku. Dotychczas wydział kształcił na pierwszym roku 80 polskich studentów. Teraz zgłosił gotowość przyjęcia 50 obcokrajowców. Rekrutacją studentów zajmą się wyspecjalizowane firmy. Są to dwa przetargi, które ukierunkowane są na dwa obszary. Jeden dotyczy krajów skandynawskich, głównie europejskich, najczęściej skandynawskich. Więc oczekujemy, że pewnie 20 studentów byłoby z tego obszaru i pewnie 30 z obszaru krajów azjatyckich. Przy czym należy się spodziewać, że najbardziej prawdopodobne ze względu na bardzo duże wsparcie ze strony króla Arabii Saudyjskiej. Król po prostu jest gotów pokryć koszty studiów. Spodziewamy się, że najwięcej kandydatów może być właśnie z Arabii Saudyjskiej. Baza Szpitala Uniwersyteckiego to nie tylko odremontowane obiekty dawnego szpitala wojskowego, gdzie między innymi mieści się najnowocześniejsza w Polsce katedra anatomii. Swoje kliniki kierunek lekarski ma również w poliklinice, w szpitalu wojewódzkim oraz dziecięcym. Olsztyn to doskonałe miejsce do kształcenia medycznego, twierdzi prodziekan do spraw studiów zagranicznych. Właściwie to chcemy wykorzystać walory Olsztyna, ponieważ w tej chwili jest moda na uczenie medycyny w małych grupach, więc nie chcemy zrobić potężnego kierunku lekarskiego, raczej nauczanie będzie, jak mówi się w programach nauczania Small Teaching Groups, to są najlepsze grupy, gdzie można przygotować bardzo precyzyjnie i bardzo wydajnie studenta medycyny do pracy w szpitalu czy do pracy w przychodni. Wydział Nauk Medycznych gościł już u siebie stażystów z Niemiec. Byłam w Ameryce i robiłam praktyki w Ameryce też, także mam takie porównanie i raczej mi się więcej tutaj podobało, bo jest przynajmniej większy kontakt do pacjentów. Wyposażenie tutaj, na przykład sal sekcyjnych jest bardzo dobrych, mamy wizualne prezentacje, 3 trójmowarmowe. Na kółku anatomii mogłam też z studentami razem popracować i jest tutaj taka bardzo miła atmosfera między studentami.